Pogoń Siedlce będzie grała z Polonią Warszawa. No i co? Kibicowsko ciekawy mecz, musieliśmy tu być. Chodźcie, zapraszamy. O, będzie awanturka chyba. Numer 6, Polonia Warszawa, Pogoń Siedlce. Byliśmy na tym pierwszym meczu z Bartkiem w Siedlcach. No dużo się tam działo i myślę, fajny vlog z tego powstał. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Bartek. No tak, historia zatacza koło. Rundę możliwie zaczynaliśmy w Siedlcach meczem Pogonią z Polonii. Kończymy przy konwiktorskim meczem rewanżowym Polonii z Pogonią. W Siedlcach górą dosyć niespodziewanie była Pogoń. Jedna z dwóch porażek czarnych koszul w tym sezonie. Także na pewno dzisiaj, myślę, gospodarze mocno zmotywowani, aby się siedlczanom zrewanżować. Strefa gastronomiczna tutaj w pełni działa. Na razie trochę mało ludzi, dużo policji. Zobaczymy, może uda nam się trochę pokazać klubu więcej niż to było ostatnim razem, jak byłem tutaj z Dominikiem jeszcze podczas meczu trzecioligowego. No i Bartek, głodny czy nie? No takie zapachy dobiegają, że prawie trzeba się na coś skusić, choć może troszkę później. Na razie też wypatrujemy kibiców z Siedlec, bo dzisiaj 140 ma być przy Konwiktorskiej. Zobaczymy, czy uda im się wejść, no i czy wszystko będzie dzisiaj w pokojowej atmosferze, w przeciwieństwie do ostatnich wydarzeń. No ciekawe, zobaczymy. A teraz lecimy dalej. Mamy tutaj ser zapiekanki, ser salami, ser pieczarki, hot dog. Dobre? Dobre, oczywiście, dobre. Ale jakie duże. Fajnie to wygląda. Sami robicie? Oczywiście. Tak? Wszystko własnoręcznie. Czyli co, a nie ma kiełbasy normalnej, tylko zapiekanki, tak? U nas tak. Kiełbasa jest tam. Aha. A tam jeszcze coś jest też, tak? Z drugiej strony, czy nie? Tam jest. No, coś tam ale chyba jest. Chyba napoje i kiełbasy, myślę. Okej. No tak. Dobra, nie, no to wygląda naprawdę dobrze. Pewnie wpadniemy. Zapraszamy. No i tu jest to, co najważniejsze. Kiełbasa 15, cola 7, soki 4, woda 4, Fusti 7, lemoniada 8. No i wygląda zacnie. Chowamy się przed kamerą? Nie, no dziewczyny. Jak to? Tylko piwo bezalkoholowe? Dlaczego? Bo policja tak chce. Ale mamy styczofię. No dobra, no trudno. Ale leje się perła zero. Panowie bez procentów dzisiaj, tak? Znaczy kolega bez procentów. Tak, tak. Tak, niestety, no szkoda, ale z soczkiem. Proszę bardzo. A, can I pack? No, it's okay. Dzwoni. Na szaliki, czapki. Zapakować? Zaraz zobaczymy, w jakiej scenie. Koszulka meczowa. 270 i szalik i tak dalej, brelok. Spora strefa, znaczy sporo rzeczy w sumie można sobie kupić tutaj. Więc nawet nie ma się przejść. A Marcin. Telewizorist. Nie było. Dokładnie. Mamy pokój sędziów. O, dzień dobry. Witam, witam. Masażyści, dzień dobry. Dzień dobry. Tak jest. Pokój trenerów, tak? Tu nie, nie. Kiedyś tu był pokój trenerów. Cały czas jest. Jest? Czasami jeszcze jest służbowe. Trenerów nie ma. W ogóle z nami Aleks. Cześć Aleks. Dzień dobry. Oprowadza nas tutaj po obiekcie. Witam, witam. Także szybki trip. Tak jest. Bo za chwilę mecz. Halo, dzień dobry, witam dzień bardzo dobry, serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak nastroje przed meczem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, będzie fajnie? Pozytywnie, zawsze tu jest fajnie, także zapraszamy na Konwiktorską. Okej. Okay. Szatnia gości. Szatnia gości, tak jest. Pustość? Nie mam. A nie, jest. Jest trener. Jest trener. Jest trener? O, dzień dobry trenerze, ligowiec się kłania. Dzień dobry, witam. Powodzonka życzymy. Dziękuję bardzo. Skupienie już przed meczem mocne? O,
Oni na dole mają wyskupić. Wiedzą, co mają grać? Zobaczymy. Jak tam po naszej wizycie u nas? No dobrze, dobrze. Dobrze było? Dobrze, było dobrze. No my się też cieszymy. No może jeszcze coś będzie grane w przyszłości. Jesteśmy teraz na basenie. Bardzo gorąco i czuć chlorem, jak na każdym basenie, a to jest, jak mówi Alex, herb Polonii, tak? Sprzed 70 lat. Tak sprzed 70 lat i tak po prostu taka został. Litera K, tak? Litera K ze skrzydłami, dokładnie. Cały czas to nie jest. Było, że kolejarz czy coś? Dokładnie. A no właśnie, okej. Okay. I cały czas tutaj jest na basenie taki herb. Taka ciekawostka. Okej, okay, lecimy dalej. Przychodziłem po wypłatę, jak był 10. A właśnie, bo ty nigdy nie opowiadałeś chyba, że... Pracowałeś, byłeś w Polonii, nie? No byłem. Opowiadałem na poprzednim vlogu. Z Legionowi, także można sobie odpalić. Jesteśmy na hali. Tutaj co ciekawe odbywają się konferencje prasowe. Widzimy już przygotowane miejsca. A poza tym Polonia to nie tylko piłka, to również sekcja koszykarska, o czym więcej powie nam Alex, i też sekcja pływacka. Dokładnie tak. Na co dzień na tej hali trenują zespoły juniorskie. A jeszcze 3 lata temu żeńska drużyna grała w drugiej lidze na tej hali swoje mecze ligowe. Niestety po awansie do pierwszej ligi okazało się, że ta hala, ten obiekt już nie spełnia wymóg pierwszej ligi, więc musieli dziewczyny przenieść się na inny obiekt. Mm-hmm. Ale gdzie grają? Obecnie w Ekstraklasie na hali na Wielanowie, mm-hmm, w Warszawie, ale ciepło wspominamy my wszyscy te mecze na tej hali, bo mm-hmm, zawsze był komplet ludzi, czasami 300-500 osób. No, to faktycznie. A tu wchodzimy do odnowy biologicznej, tak? Jest w tym jest odnowa, siłownia, mm-hmm, sauna do regeneracji. Jest sauna. Sauna po lewej. Suka. Fińska znaczy, tak? Tak jest. A, nie są wiróweczki. Kostkarka, wanny. Wszystko mamy. Za moich czasów była mniejsza kostkarka. Także poszli do przodu. Dobrze, że było w ogóle. No, o, ile tego trzeba było, wiesz. Gdybym musiał wody upłynąć, żeby z nią załatwić. Po prawej stronie siłownia, a w tej większej salki, tak naprawdę można się porozciągać i coś poćwiczyć, porobić. O, łóżko, żeby sobie poleżeć ewentualnie. Okej, okay, no tutaj można sobie motorykę zrobić albo jakieś ćwiczonka przed meczem, aktywację. Ile zrobisz razy? Teraz to już. Dawaj. Robię 3. Bo z tym całym umundurowaniem robię 3. 2. No dobra, 5. 4. 5. Ta-da! To może też robię, co? Teraz ty, dobra. Będzie 6? Ale cały, wiesz, pełny zakres. 2. 3. 4. 5. Starszy 5. Mamy to. Tego jeszcze nie było. Zostawcie łapy w górę do Alexa. Przed meczem dużo więcej ludzi. Mecz za 15 minut. Także coraz więcej kibiców Polonii. Tutaj się zbiera. Konsumpcja przedmeczowa. Zaraz emocje. Tak, no właśnie mówię, nie? Że przytoś mi czapeczkę wrócił. Jesteśmy na murawce. Tak to wygląda. Już trochę ludzi na stadionie jest. Za chwilę głośny doping jednych i drugich. Czekamy na wejście piłkarzy. Prosto z murawy. Taki klimat lubię, jak jestem tutaj właśnie blisko tego, co się dzieje. Co jest najważniejsze. Jak się uda, to zaraz gdzieś tam za bramką stanę i te ujęcia z bramki też są zawsze bardzo fajne, bardzo atrakcyjne. No i cóż, no ostatni mecz w tym roku, potem przerwa, 19 kolejka, Polonia w czubie tabeli, może tak. No, po tej porażce z KKS-em na pewno tutaj chcieliby sobie odrobić tą stratę punktową po dopierzchu trenera Smarca, natomiast pogoń po przyjściu Marka Saganowskiego, mityczny efekt nowej miotły, na zero z tyłu, wygrana w pucharze ostatnim z reserwą, to na pewno też napędza. Także zobaczymy, no szykuje się ciekawe widowisko, czy tak będzie? Okaże się. Thank you.
raz kolejny. Przywitanie trenerów. Rafał Smalec, Marek Zaganowski. Zbito piątka. Jedziemy. Pierwsza minuta, jestem sam na murawie, Bartek na trybunie prasowej, a ja na murawie. Dzięki Alex za ogarnięcie tutaj kamizelki, że mogłem wejść, bo nie miałem swojej, jak się okazuje na Polonii trzeba mieć swoją. Także Alex mi tutaj ogarnął, ale teraz z akcją Kluska, będzie szansa na strzał, zablokowane to uderzenie Marcina Kluski. Będzie rzut rożny dla czarnych koszul, no i na razie tak jak widzicie i słyszycie, doping z obydwu stron, są kibice Pogoni, jest tutaj doping ze strony Polonii, tak jak już wam pokazywałem wcześniej, blisko siebie siedzą, także na razie próbują się zagłuszać. No, kibicowsko oczywiście ten mecz ciekawy, pamiętacie doskonale nasz pierwszy vlog, kto nie widział to zapraszam, piłka wybita, jeszcze uderzenie prawie do mnie, mam to. Zawsze na vlogach gdzieś piłka mnie szuka. Przed chwilą właśnie wpadła piłka do bramki Polonii. Złe wybicie. No jestem ciekaw, kto strzelił. W każdym razie radość na ławce Pogoni. Radość na trybunach. Ale kto strzelił, to nie wiem. Oho, zaczynają się petardy. Ależ wybronił to Kikorski. Fidziu blisko teraz. Żółta karta dla trenera Smalca. Na trybunach względnie spokojnie. No, także taka niedzielka. Yeah.
1-0 prowadzi Pogoń. Także na ten moment niespodzianka. Jak tam Bartek na prasowej? No na razie dosyć, powiedzmy, emocjonujące spotkanie Polonii. Czy ja wiem? No, tak, dla mnie emocjonujące. Okej, z perspektywy Murawy trochę to inaczej. Tak, wyglądało. Tak, tak. Nie, no Polonia na razie nie gra wielkiego meczu. Pogoń miała swoją szansę, wykorzystała. No, Misiak, tak? Tak, Przemysław Misiak, premierowy strzelił. Gol w siedleckich barwach. A kto mu tak wystawił? Nie widziałem z tej perspektywy. No, ale tak przyjrzałem, to Polonia po raz ostatni, jeśli się nie mylę, przegrała w ubiegłym sezonie w październiku z Mamrą Giżycko, od tej pory niepokonana u siebie, także Pogoń ma tutaj dzisiaj szansę przełamać tę długą serię Polonii bez porażki na własnym terenie. Znowu na zero z tyłu na razie Pogoń. Tak, kwestia czy starczy paliwa, no bo jednak w czwartek dosyć mocno się Pogoń wyeksploatowała w meczu z Resalu, no i pytanie jak tutaj będzie to wyglądało od kwestii. Proszę, kto tu idzie, legenda klubu. Wojny, pomachaj. Witam panowie, szanowanie. Cześć, jak meczek? Bywało lepiej. No, gdzie ty, o, jest. Widać, że trudny już sezon. Tak, no właśnie tak oceniam, że już zmęczeni chłopaki po prostu. Ale spokojnie. Ale z kolei Pogoń miała puchar, nie? No to wiesz. Jeszcze to, się to też chyba dużo kontuzji z tego słyszałem z chłopaków, więc tyle. Nie. Brakuje ciebie. Swoje już zrobiłem, więc spokojnie. No, teraz zdrowia. Dobra, wszystkiego dzięki. Tak sobie stoimy tutaj w tłumie z Bartkiem. Unosi się zapach, unosi ale się, nie grilla. Unosi się zapach właśnie, ale to nie jest grill. Także taka ciekawostka. A przed nami w zasadzie o, tam dyskoteka. Mnóstwo stróżów prawa, którzy ostatnio mieli protest w Warszawie. Także jak widać... Tylko Polonia. O, widzisz. Także mieli protest w Warszawie. No, może dostaną podwyżki, może nie. Zobaczymy, wszyscy chcą podwyżki. Bartek, też chcesz? Nie, no wracamy chcesz zaraz podwyżkę? Na trybunkę. Podwyżkę zawsze. W ligowcu. Tak. W ligowcu to tak. To koniecznie. Więcej nie wystąpię, jak nie będzie podwyżek. No na razie się zbudował, nie ma go. Inflacyjna musi być jakoś. No dobra, no. To co, wracamy na drugą połowę. Duża szansa teraz przed Polonią. Z perspektywy trybunu, no zupełnie inaczej to się ogląda. Siedzimy sobie z Bartkiem teraz na prasowej. Ale zanim jeszcze strzelą. Przymierza się były piłkarz Pogoni, Michał Bajdur. Zobaczymy za moment, czy tutaj... Bajdur ma dobrze ułożoną prawą nogę. No zobaczymy. Czekaj, tego sobie przykręcę. On grał, tak? W Pogoni? Tak. Kiedy? Już jakiś czas? Tak, 14-16 lat, coś takiego. Encyklopedia siedleckiej piłki, Bartek Cabaj. Co tu się dzieje? Strasznie długo to trwa. Sędzia skrupulatny. Patrz jaki mur jest w ogóle. Podwójny. No i zobaczymy. Bajdur? Fidziu? Fidziu! Jaj, blisko! Sprytnie. Chciał sprytnie, jednak nie Bajdur. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że już Polonia blisko drugiej bramki w tym spotkaniu ogólnie, ale pierwszej dla siebie. No i śmierdzi bramką, zobaczymy jak to się zakończy. Ja obstawiam dzisiaj, Bartek, remis. No ja mam nadzieję, że Pogoń dowiedzie te korzystne wyniki, ale mogą być problemy. 74 minuta, cały czas 0-1. Polonia próbuje zdobyć bramkę, ale jest to trudne dzisiaj. Dobrze się broni Pogoń. Wszedł na boisko Krystian Pieczara. Zobaczymy, czy coś wniesie. Polonia na dwóch napastników teraz, teoretycznie. Jak to widzisz, Bartek? No trochę te natarcie Polonii z początku drugiej połowy osłabło. Oczywiście mają cały czas inicjatywę czarne koszule, ale Pogoń no, ambitnie i konsekwentnie się broni. No i zobaczymy, no bo ten czas coraz mocniej gospodarzom ucieka. Czyżby były
zdobyte 6 punktów na Polonii. Jeżeli Pogoń by tak zrobiła, no to na pewno byłoby coś dużego. Tak, tak, dużo niespodzianka, jakby nie było, zwłaszcza, że Polonia przegrała, przecież to z Pogonią. Przegrała w Kaliszu przed tygodniem i teraz to może być trzecia porażka w tej przedłużonej rundzie jesiennej. Ja mówię w sensie 6 punktów, bo tak, zwycięstwo tak. W Siedlcach, nie wiadomo. Tak, Pogoń drugi raz może ograć tutaj czarnego szyja. Ciekawe, znowu na zero z tyłu, nie? Marek Zaganowski, efekt Marek Marka Zaganowskiego. Efekt, tak, czyste konto, nowa miotła, bla bla bla. Marek czyste konto Zaganowski, no zobaczymy, no jeszcze ile? 15 minut trochę z hakiem. Co możemy powiedzieć jeszcze trybuny, no atmosfera fajna, tak, teraz już z perspektywy trybun to wygląda, no tak meczowo, nie, bo doping głośny i się ogląda dobrze ten mecz. Tak, a w bramce Pogoni dzisiaj, no dwoi się i troje wypożyczony z Legii Warszawa, młodzieżowiec Kikolski, także też ma takie legijne przetarcie, przykład wiktorski można powiedzieć. No i legijny w sumie trener, tak, na ławce Pogoni. Jest troszkę tych podtekstów. Minuta, cały czas 0-1. Jak to się skończy, Bartek? 6 doliczanych minut, jeszcze Polonia tutaj może rzucić wszystko na jedną, postawić wszystko na jedną kartę. Zobaczymy, atakuje Polonia. Pogoń już tak ostatkami sił się broni. I co, i kontra dla Pogoni? Dawaj, czara, pierwszy. No i co? Obok bramki. Bartek już mówił o tej serii Polonii, no została ona właśnie teraz przerwana. No i na pewno duża niespodzianka, dużo tu zdrowia zostawili zawodnicy obydwu drużyn na murawie. No i niesamowity jest efekt nowego szkoleniowca Pogoni Siedlce, Marka Zaganowskiego, gdzieś tutaj mi uciekł, chyba już do szatni. Także tak, no. Poprzednio, jak tu byliśmy, Polonia wygrała arcyważny mecz z Legionowią. Dzisiaj nie przynieśliśmy szczęścia. Cieszy się Pogoń, która w meczach z Polonią zdobyła 6 punktów. Także porażka, druga już porażka Polonii z Pogonią.
Podsumowanie tego, co dzisiaj się wydarzyło przy ulicy Konwiktorskiej 6. Bartek Cabaj. No, rozczarowanie dla Polonii na zakończenie roku, na zakończenie rundy. No chociaż i tak to trzeba powiedzieć, roku niezwykle udanego. Awans, ta runda, myślę, że całościowo no, nie ma podstaw do narzekania w tej kolejce też. Które miejsce sprawdziłeś? Trzecie miejsce. Bo Kalisz mimo tak porażki zostanie na drugim, także no, mimo tego ta czołówka też potraciła punkty w tej kolejce, także takie troszkę gorzkie zakończenie roku, ale naprawdę udanego, także myślę, że tutaj kibice czarnych koszul. Zresztą było podziękowanie dzisiaj dla zawodników, nie ma jakby tutaj mocnych pretensji o tą porażkę, no czasami tak po prostu jest, nie chciało dzisiaj wpaść po stronie Polonii. Pogoń niezwykle ambitnie do końca się broniła, no i po raz kolejny czwarty mecz pod wodzą Marka Saganowskiego, trzecie zwycięstwo, czwarte czyste konto, także to jest niesamowite. Efekt niesamowity, no aż rzadko się zdarzyło, ktoś miał takie wejście do, jakby nie było klubu z problemami, o tak to określili. Był Marek Saganowski w motorze, było podobnie, tak? Także tu chyba powoli nie ma przypadków w tym, że kluby tego trenera nie tracą bramek, nie wiem. No to jest temat na głębszą analizę, na którą Was oczywiście zapraszamy na nasze live'y, na nasze programy podsumowujące. Słuchajcie, będzie mundialowiec, na to też Was zapraszamy, także mundial z ligowcem możecie spędzić jak najbardziej. Bartek też będzie, ja się pojawię w drugiej części prawdopodobnie. Dzisiaj Czesław Michniewicz może obejrzeć ten mecz, bo Polska tak powinna zagrać z Meksykiem, jak dzisiaj Pogoń się broniła z Polonią, to będzie dobrze wtedy. To ciekawe. Słuchajcie, łapki w górę zostawcie za tego vloga. No wiem, że jeżeli gospodarze przegrywają, no to wtedy ten vlog się nie ogląda, dlatego szczególnie te łapki będą ważne. Dajcie komentarz, gdzie chcielibyście, żebyśmy jeszcze pojechali. No bo tutaj była sonda krótka na Twitterze, wypadło na to, że najbardziej chcecie, żebyśmy się pojawili na Polonii. Sporo osób nas zaczepiło, Bartek. Nawet się tego nie spodziewałeś, tak, że cię ktoś kojarzy. Tak, troszkę takich ciekawych rozmów, także pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Cieszymy się, że tutaj cały czas dla Was jesteśmy. Pozdrawiamy fanów czarnych koszul, którzy nas tutaj właśnie zaczepiali, którzy z nami rozmawiali. Zawsze to jest fajny feedback, jak ktoś Ci mówi, że robisz dobrą robotę. No dobra, także tak jak mówię, komentarz, dajcie znać, gdzie chcielibyście nas jeszcze zobaczyć na stadionie. Na stadionie w Polsce, w dowolnym miejscu. No do Kataru nie ruszymy niestety. No nie ma aż takiego wsparcia na Patronite. Pozdrawiam patronów bardzo serdecznie. Dzięki za to, również za te wpłaty. No i dobra, no to tyle by było, jeżeli chodzi o to spotkanie. Przerywamy nasze też vlogi, no bo kończy się granie, kończy się rok. Dzięki za to wszystko, co się do tej pory wydarzyło, ale to nie koniec, jeżeli chodzi o nasz kanał. Także serdecznie zapraszam na to, co będzie się działo. Cały czas obserwujcie, oglądajcie. Do zobaczyska.